Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, był to rok, w którym kończone było przede wszystkim duży pakiet inwestycyjny wokół tego miejsca, w którym się w tej chwili znajdujemy, czyli wokół dworca Łódź Fabryczna, bo w miesiącu grudniu został uruchomiony cały węzeł drogowy i komunikacyjny, który został zbudowany w ramach tej inwestycji wspólnej z koleją, i ta część miejska warta ponad 420 milionów złotych z dofinansowaniem z Unii Europejskiej wynoszącym około 260 milionów złotych. To jest najistotniejsza część, która została w tym roku zakończona i uruchomiona. Także oprócz samego węzła drogowego, czyli układu ulic głównych dojazdowych do dworca, czyli Nowowęglowej, Nowotargowej, dla pojazdów kołowych czy autobusów dalekobieżnych, przede wszystkim cały węzeł komunikacji zbiorowej przy ulicy Nowoskładowej z całym węzłem przesiadkowym dla komunikacji tramwajowo-autobusowym. To jest najistotniejsza rzecz. Oczywiście z tym powiązany układ wokół przy przystanku kolejowym Niciarniana, czyli przebudowa ulicy Niciarnianej. Przede wszystkim to jest przejazd drogowy pod torowiskiem kolejowym, który to realizowała spółka kolejowa, ale oczywiście w uzgodnieniu z nami. I pozostałe odcinki Niciarnianej do Czechosłowackiej i do Piłsudskiego, tutaj został wykonany remont tych dwóch odcinków. No i powstało nowe rondo na skrzyżowaniu właśnie Niciarnianej z Czechosłowacką. Z innych, które warto tutaj wokół jeszcze Fabrycznego wymienić, no to oczywiście jest to czy fragment ulicy Wierzbowej, czy Tramwajowa, czy fragment również ulicy Węglowej, gdzie przedłużyliśmy linię tramwajową od dworca, tak żeby ją skomunikować z linią w ulicy Narutowicza. Powstała również nowa podstacja trakcyjna zasilająca cały układ tramwajowy tutaj w rejonie dworca Łódź Fabryczna w ramach właśnie tej inwestycji związanej z przebudową ulicy Tramwajowej i Starej Węglowej. Oczywiście inne inwestycje też były wykonywane. To tutaj należy wspomnieć o przebudowie skrzyżowania właśnie ronda Sybiraków, które w tej chwili stało się bardziej bezpieczne dla naszych mieszkańców. Powstało tak zwane rondo turbinowe. Tam wartość prac wyniosła około 10 milionów złotych. No oczywiście trzeba wspomnieć o mniejszych rzeczach, ale bardzo istotnych dla naszych mieszkańców, czyli o drogach gruntowych, których zostało utwardzonych w tym roku ponad 30. Więc tutaj bardzo duża ilość jak na jeden rok. To nie są drogi tylko i wyłącznie po tak zwanym programie ISPA, ale również inne drogi gruntowe, które takiej nawierzchni utwardzonej nie miały. Warto oczywiście wspomnieć o dwóch osiedlach, które też taki program został dla nich uruchomiony. To jest osiedle Sikawa i osiedle Andrzejów, gdzie też pierwsze drogi doczekały się utwardzenia. Jeżeli chodzi o Sikawę, to są to na razie obrzeża, ale w roku 2017 wchodzimy już w głąb osiedla, bo tam przede wszystkim pierwsza rzecz, którą należało wykonać, to sieć odwodnieniową, bo ten rejon tego nie posiadał. Jeżeli chodzi o Andrzejów, to pierwsze drogi w tym roku, kilka dróg zostało utwardzonych i oczywiście prace też będą w kolejnych latach, tutaj planujemy je kontynuować. No kolejna kwestia to jest tak zwane zielone Polesie, tak? Czyli drogi na terenie tej dzielnicy, tego rejonu miasta. Tutaj też pierwsze odcinki zostały zrealizowane w tym roku. Kontynuacja też jest przewidziana, tak żeby ten rejon zyskał, żeby te ulice wyglądały no tak jak powinny i żeby były przyjazne dla mieszkańców. Warto również wspomnieć o inwestycjach rowerowych. Tutaj mam na myśli przede wszystkim trasę WZ, gdzie zmodernizowano lub dobudowano pewne odcinki tych dróg rowerowych, czy ulicę Pabianicką oraz środkowy brakujący fragment drogi rowerowej w ulicy Żgowskiej. Oczywiście tutaj o tych drogach, o których wcześniej mówiłem, one też zostały uzbrojone w infrastrukturę rowerową. No i jeszcze coś, o czym myślę też warto powiedzieć, to są kwestie
związane też z inwestycjami rowerowymi, to są liczydła rowerowe, system zliczania rowerzystów, także, który funkcjonuje już od ładnych kilku miesięcy i też jeżeli on będzie zdawał egzamin, to myślę, że będzie poddawany dalszym modyfikacjom i rozbudowom. Także to są jak gdyby najistotniejsze inwestycje, które zostały zrealizowane w roku 2016. Część, o których tu jeszcze może nie wspomniałem, one rozpoczęły się w 2016, będą kontynuowane w 2017. To jest chociażby skrzyżowanie Dąbrowskiego Rydza Śmigłego, czy przedłużenie Alei Kościuszki. Tutaj mówimy o odcinku, w tej chwili mówię o odcinku Radwańska-Wólczańska. Natomiast w projekcie budżetu na rok 2017 jest kolejny odcinek, czyli przebudowa tego odcinka pomiędzy ulicą Radwańską a ulicą Żwirki. Także to są jak gdyby najistotniejsze inwestycje, które w roku 2016 były zrealizowane. Oczywiście trzeba również wspomnieć o innych inwestycjach, nie tylko drogowych, więc tutaj można powiedzieć o tych, które w tym roku się zakończyły, chociażby dosłownie kilka dni temu, to jest Villa Gellinga na Tuwima. Inne prace trwają, kończy się budowa stadionu na Widzewie i układu drogowego wokół tego stadionu, dlatego nie mówiłem o pełnym zakończeniu, bo tutaj zakończy się to w miesiącu styczniu. No i oczywiście rozpoczęła się też budowa hali tej małej na terenie stadionu przy Aleja Unii. Tutaj pewne wiele rzeczy się nałożyło na to, tak? Tutaj też inwestycje zostały niektóre rozpoczęte później niż zamierzaliśmy. Tutaj na przeszkodzie stanęła zmiana prawa zamówień publicznych, gdzie po prostu część przetargów musieliśmy przesunąć w czasie, żeby już wdrożyć procedury związane ze zmianami tego prawa. Prawo zmieniło się w połowie roku, bo w końcówce lipca, a miało być tak naprawdę zmienione w końcówce kwietnia. I te 3 miesiące były takim okresem bezwładu, bo były zalecenia Urzędu Zamówień Publicznych, żeby w tym okresie, szczególnie tych większych przetargów, po prostu nie przeprowadzać. Zresztą nie tylko nas to dotyczyło, ale wszystkich zamawiających publicznych w kraju. I też późniejsze rozpoczęcie prac w wielu miejscach nie pozwoliło zakończyć tych robót w tym roku i trzeba je będzie kontynuować w roku 2017. Ponieważ już w 2017 tego typu przeszkód nie będzie, to mam nadzieję, że nie będzie takich problemów, ale oczywiście były też inne problemy, takie prozaiczne chociażby jak problem ze znalezieniem podwykonawców dla poszczególnych robót branżowych. Mieli wykonawcy generalni. Tak było chociażby na przedłużeniu Kościuszki, tak było na tramwajowej, tak było na skrzyżowaniu Dąbrowskiego Rydza Śmigłego. Skurczył się po prostu rynek podwykonawczy w jakimś zakresie i były tu z tym też związane problemy. No oczywiście nie sposób nie wspomnieć o takich, których nie jesteśmy już w ogóle w stanie przewidzieć, jak odkrycie jakichś starych fundamentów czy elementów starego bunkra, co miało miejsce przy dwóch inwestycjach. To jest przedłużenie Kościuszki i drugie to jest skrzyżowanie Dąbrowskiego Rydza Śmigłego, gdzie wtedy wchodzą ekipy archeologów, konserwatorów i prace budowlane są przerywane na okres ich działania.